Nea Wytwarzanie to firma, która od lat aktywnie angażuje się w rozwój województwa mazowieckiego i wspiera wydarzenia sportowe, kulturalne oraz edukacyjne w regionie. Obecnie jest sponsorem Radomskich Drużyn Siatkarskich Cerrat Enea Czarni Radom i Ele Klerk Moja Radomka Radom oraz klubu piłkarskiego RKS Radomia Gradom. Macie Zieliński, witam i zapraszam na program Kontrast w Zebra TV. A dzisiaj Państwa i moim gościem jest Włodzimierz Pujanek, dyrektor Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu. Dzień dobry, Panie dyrektorze. Dzień dobry, witam. Serce sztuki Mazowsza bije w Radomiu. To tytuł wystawy przygotowanej z okazji jubileuszu 25-lecia istnienia samorządu województwa mazowieckiego. Prawie 80 prac, 40 46, 46 twórców polskiej sztuki nowoczesnej e, można oglądać w elektrowni do 7 stycznia. Ale, panie dyrektorze, e, no, tytuł: Serce sztuki Mazowsza bije w Radomiu. Co kryje się za tym tytułem? Czy rzeczywiście tak jest? A może jest to jakaś forma prowokacji? Nie, to nie jest forma prowokacji. E, tak to jest. Sztuka współczesna i to, co się wokół niej dzieje w Radomiu, od samego początku, czyli stworzenie instytucji jako Mazowieckiego Centrum w dawnym poprzemysłowym budynku, e, ulokowanie tam 4,5 tysiąca dzieł sztuki, które były gromadzone przez lata, e, i to, co my przez ten okres czasu funkcjonowania instytucji e, zakupiliśmy, czy jako darowizny trafiły do nas, e, daje nam taką możliwość. Nie wiem, chwalenia się czy pokazania, że jednak ta sztuka współczesna bije tu, w Radomiu. Bo stworzono coś dzięki też pieniądzom z samorządu województwa mazowieckiego. Te zakupy o tych dziełach, zresztą tych 80 prac, które jest prezentowane, 46 artystów, to są zakupy dzięki dotacji samorządu województwa mazowieckiego, jak również dotacjom z Ministerstwa Kultury. Serce sztuki Mazowsza bije w Radomiu. Dzięki tym pieniądzom mamy kolekcję ponad 6 już tysięcy dzieł sztuki. I prezentujemy to. Chcemy, żeby faktycznie Radom na tej mapie kulturalnej był wyróżniającą się jak Radom, bo to, że my mamy gdzieś w nazwie Mazowiecka, Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej, ale funkcjonujemy tutaj, więc chcemy promować radom, ale promujemy też i Mazowsze i Samorząd Województwa Mazowieckiego. Więc dla nas jest to nobilitacja i stąd też taki pomysł był, że a dlaczego, żeby nie, nie zrobić też trochę prowokacji na zasadzie e, spróbowania, porozmawiania też na temat w ogóle sztuki. Bo naszym zamysłem też jest, żeby w którymś momencie zorganizować, nie wiem, czy uda nam się w tym roku, jeżeli nie, to na finisarzu Zaprosić tutaj dyrektorów wszystkich instytucji mazowieckich, które podlegają pod samorząd Województwa Mazowieckiego, i porozmawiać o sztuce, nie tylko współczesnej, generalnie o sztuce i o kulturze, i, i wyciągnąć z tego jakieś wnioski, nie wiem, zainaugurować takie spotkania co dwa lata, czy jakimś innym układzie, i rozmawiać o sztuce. Serce sztuki ma zawsze bije w Radomiu. Czyli te spotkania miałyby się odbywać regularnie tu tak, w Radomiu, tak to no, w, chcemy, sercu, tak, w sercu sztuki. sztuki. Tak to chcemy zrobić i taki, taki jest nasz zamysł. Ja wstępnie jak marszałek województwa Adam Struzik był tutaj, wrzuciliśmy ten temat, że coś takiego chcemy zrobić. Pomysł został zaakceptowany i, i najprawdopodobniej ruszymy z czymś takim mm. po nowym roku i będziemy cyklicznie takie spotkania organizować nie było chyba, jak ja sobie przypominam, w Radomiu przez lata takiej konferencji czy takiego spotkania, takiej ilości dyrektorów instytucji kultury i nikt na temat sztuki nie rozmawia. Ta sztuka gdzieś tam zawsze po macoszemu, jak to się mówi, traktowana z boku sobie stoi. A nie, ją trzeba wyeksponować, pokazać. Mhm. Serce sztuki ma zawsze bije w Radomiu. Prowokacja. No właśnie, pozytywna. Panie dyrektorze, pozytywna prowokacja, ale może początek właśnie takiego myślenia o radomiu jako czymś więcej niż często miasto postrzegane jest, prawda? Wiemy, że, że miasto gdzieś tam jest prowincjonalne, a tu proszę serce sztuki ma zawsze. No, jednak tu chcemy i... też obczarować to, bo, bo mimo wszystko gdzieś tam. Przez lata ten radą był trochę traktowany na, na uboczu. Ta wystawa to jest ten początek. Ta, ta wystawa to jest ten początek, tak. O, oczywiście to jest to, co Pan powiedział z racji 25-lecia samorządu województwa mazowieckiego. To jest też taki ukłon wobec organizatora naszego. Pokazanie. Prac najlepszych, które żeśmy kupili dzięki pieniądzom. I to jest zaczyn. No, chcemy to odczarować, żeby radom jednak był trochę postrzegany inaczej. Nie, już ta chytra baba zniknęła gdzieś tam, ale żeby w końcu wrócić, że radom na, na mapie Mazowsza, radom na mapie Polski jest jakimś elementem znaczącym, nawet elementem znaczącym dotyczącym sztuki czy to współczesnej. Ja nie, nie, nie upieram się tutaj, że to musi być jakby konkretnie sztuka współczesna. Niech to będzie, że Radom jest tym, nie wiem, głównym czy podstawowym miastem, gdzie o sztuce się mówi, że można tu przyjechać, zobaczyć sztukę, czy to u nas, czy to, nie wiem, w Muzeum Jacka Malczewskiego, Muzeum Wsi Radomskiej, czy nawet w Gombrowiczu. To, żeby, żeby wiadomo było, z czego radą będzie znany, ze sztuki. Tu są najlepsze instytucje, albo najlepsze wystawy prezentowane, czy najciekawsze działania dotyczące sztuki, kultury. Mhm. Prowokacja trochę. Albo może źle mówię, że prowokacja. To takie trochę wrzucenie czegoś w to środowisko, żeby zaczęto, zaczęto trochę też zmieniać i, i radą postrzegać już trochę inaczej. Nie? Pozytywny ferment. Panie dyrektorze, Koksownik, czyli zimowy przegląd filmowy, już po raz szesnasty w elektrowni. Pierwsza projekcja już 1 grudnia. Jakie filmy znajdą się w tym roku w Koksowniku? W tym roku, tak, 14 filmów fabularnych i, i dokumentów dotykających sfery społecznej. Chcemy pokazać. To co człowieka cały czas nurtuje, bo są też tam takie filmy, które mówią o pracy, o ciężkiej pracy człowieka, czy czeka nas moment, że nie będziemy pracować, a zastąpią nas roboty. Są tam też takie filmy dokumentalne. To taki temat, można powiedzieć, dyżurny o, no, ostatnich miesięcy. No właśnie, sztuczna, to jest, inteligencja. sztuczna inteligencja zaczyna wchodzić w, w każdy element, nawet reklamowy element, że, że, że sztuczna inteligencja opracowuje, co ma pojawić się w reklamie, jak ona ma być zapowiadana. Ją czasami słychać, jak się, jak reklamy lecą, bo wiadomo, że to jest nie głos redaktora, który zapowiada, Powolny, jakiś tylko to szybko, i maszyna zaczyna. Trochę to, tak no, powiem szczerze, nie bardzo. No, ja wiem, że świat się zmienia. Przeraża. Ale tak, przeraża, ale jednak, no właśnie, na tych filmach będzie można zobaczyć, bo reżyserzy, którzy te filmy skonstruowali czy wyprodukowali, dotykają tej materii społecznej, mówię, i, i tej pracy co po pracy, bo tam jest też taki tytuł, co po pracy, więc jakby zastanowienie się nad tym, co będzie się działo i co dalej. Jest też film do, dotykający ojca bomby atomowej, czy Open no i wiele, wiele takich filmów, mówię, typowo społecznych, dotykających tej materii społecznej. Panie dyrektorze, ostatnie tygodnie, w zasadzie można powiedzieć, ostatnie tchnienia roku 2023. Za moment przywitamy rok 2024, a zatem porozmawiajmy o tym, co w przyszłym roku wydarzy się w elektrowni. Czym elektrownia zaskoczy widza w roku 2024? No, będzie sporo wystaw, jak zwykle, ciekawych artystów. Młodego pokolenia, bo też chcemy sięgnąć po to młodsze pokolenie. Między innymi pojawi się Agata Kus, która no, w tym świecie sztuki już zdobywa popularność i, i jej prace będą na indywidualnej wystawie. Ona miała w tamtym roku wystawę, taką wspólną, Woman at Power, a teraz robimy dla niej indywidualną wystawę. Będzie też... Radomianin nieżyjący, Rajmund ziemski, tutaj już rozmawiamy z rodziną i wystawa będzie duża, prac, które pokażemy, jak również chcemy też znowu sięgnąć po artystów też trochę i zagranicznych. Będą, będzie to taka wystawa pod tytułem Zjednoczeni w sztuce artystów zagranicznych, a dot, może nie dotykających, mówiących o, o, o Unii Europejskiej. To taki temat też na, na, na czasie. No, szczególnie w przyszłym roku. No szczególnie tak. w Przyszłym roku, dwudziestolecie. Więc chcemy Naszego też to, to to chcemy też to pokazać. Będzie, bo już parę osób się pytało. Teraz była wystawa Ryszarda Grzyba jednego z tej grupy sześciu artystów w przyszłym roku będzie następny z tych artystów Paweł Kowalewski także no tu też ten element grupy chcemy pociągnąć i, i pojawi się też artysta który wykonuje dość duże monumentalne prace ze stali Paweł Orłowski no to będzie dość ciekawa bo będzie Będą duże prace, które postawimy na terenie i na tarasie, plus na zewnątrz naszego obiektu prace wykonane właśnie z, z, z metalu. To będą postacie ludzkie stworzone właśnie przez artystę. To tak pokrótce, no oczywiście, kino, warsztaty, strefa komfortu. No i będzie jeden element, który w tym roku, niedawno żeśmy zrobili taką powiedzmy zajawkę działania rusz się w elektrowni. to jest z budżetu obywatelskiego Mazowsza, zawsze nasz projekt się za, załapał, został zakwalifikowany, w przyszłym roku będzie jego realizacja, gdzieś na przełomie września, października. No będzie się dużo działo, będzie dużo tańca, będzie dużo spotkań, będzie dużo muzyki, no i filmy. Filmy przede wszystkim te, które czy na tarasie, w strefie komfortu, czy też w temacie samego kina. Mm -hmm. I też, panie dyrektorze, też kolejny chyba rok, w którym Elektrownia stawia na, na młodych artystów. Tak, to co zaczynając w tamtym roku pokazywanie młodych artystów, powiedziałem gdzieś na którejś wystawie, że owszem, będziemy pokazywali tych twórców znanych, uznanych, czy żyjących, czy nieżyjących, ale to młodsze pokolenie też trzeba promować i ich pokazywać. Stąd też wystawa Women's Art Power, to też wystawa Norberta Delmana, tego młodszego pokolenia, czy Dawid Czycz, czy właśnie Agatakus, czy pozostali, którzy się pojawić jeszcze pojawią. Chcemy trochę ich wypromować i pokazać ich w Radomiu. A po drugie, no, to też jest promocja dla nich, nobilitacja, że, że wystawę mają w centrum sztuki współczesnej, że, że zostali zauważeni i są pokazywani. Te prace są naprawdę świetne. To, to nie jest tak, że ta młodzież. Jakby ktoś powiedział, nie umie malować, umie i to naprawdę wspaniale umie malować. Te prace są przejmujące. Przykład też Kasi Kukuły, która była młode pokolenie niedawno razem z Ryszardem Grzybem. Czasami może kontrowersyjne. Ale dające też dużo do myślenia, bo to nie jest tak, że artysta malując, współczesny artysta malując i pokazując pewne elementy, które mogą się wydawać, że to są kontrowersyjne, on chce coś wyrazić. Tak jak Kasia Kukuła wyraziła siebie, bo coś przeżyła. Czy nawet Ryszard Grzyb z tego starszego pokolenia, jego te prace też o czymś mówią. To jest jakby bunt wobec rzeczywistości, wobec tego, co się dzieje, więc to nie jest tak, że. Że z tych prac nie można nic wyciągnąć. Można wyciągnąć, można się przyjrzeć, można zobaczyć pomimo wszystko, że tam jest namalowane coś, co czasami możemy nie zrozumieć, ale rozmowa z artystą, prześledzenie jego drogi życiowej, co się działo, daje wiele do, do, do myślenia i wtedy jakby łatwiej się go odbiera. Panie dyrektorze, kultura za złotówkę dla osób z niepełnosprawnościami to projekt samorządu Województwa Mazowieckiego, którego celem jest ułatwienie osobom niepełnosprawnym korzystanie z ofert Mazowieckich mm -hmm. Instytucji Kultury. Oczywiście w tym także Centrum Sztuki Współczesnej, elektrownia, powiedzmy, bo to na pewno może zainteresować część naszych widzów, w jaki sposób osoby z niepełnosprawnościami mogą skorzystać z tej oferty. Samorząd Województwa wdrożył i wprowadził drugi projekt, bo jest Kultura za Złotówkę dla szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych, a teraz wszedł projekt właśnie z Kultura za Złotówkę dla osób niepełnosprawnych. Każda osoba niepełnosprawna i przychodzący z nią osoba, która się nim opiekuje, z tego też korzysta, czyli płaci złotówkę i opiekun i, i osoba niepełnosprawna. No muszą trochę formalności spełnić, czyli wypełnić dokument, e, pokazać dokument, że, że jest jakby opiekunem prawnym danej osoby, a osoba niepełnosprawna no, pokazuje tylko orzeczenia i legitymację. I, I jakby załatwiamy ten. Jest to trochę tej buchalterii, ale na naszej stronie, chyba na stronie wszystkich instytucji kultury Mazowsza, są te formularze udostępnione i można je wcześniej wypełnić i przyjść. Mogą skorzystać z każdego działania w instytucji kultury, czyli kino, warsztaty, czy oprowadzanie po, po wystawie warsztaty już się odbywają u nas takie ruchowe trochę, bo okazuje się, że osoby niepełnosprawne chcą, nie powiem, że się bawić, ale chcą mieć trochę ruchu. Siedząc w tych swoich salkach gdzieś tam, no to wiadomo, że to element taki zastojowy, natomiast do nas przychodzą Proponujemy im rozrywkę w postaci zabawy, czy poruszania się w, w takcie muzyki, no i oprowadzanie po wystawach. Jest osoba, czy tam opiekunowie, którzy przychodzą, tłumaczą, jeżeli to są osoby niedosłyszące, no to jest to tłumaczone na język migowy. Natomiast pozostali to pracowników w tamtym roku, Przeszkoliłem, jeśli chodzi o obsługę czy oprowadzanie wy po wystawach osób niepełnosprawnych. Trzeba do każdej osoby, czy do każdej takiej grupy podchodzić indywidualnie, bo to są różne schorzenia, różne osoby z niepełnosprawnościami, więc trzeba wiedzieć, jak z tymi osobami postępować, bo to nie tylko są dzieci, czyli ten młodzież, ale są to też i osoby starsze, które się pojawiają, przychodzą i, i powiem szczerze, jak się pojawił ten program, to zaczęły się ośrodki do nas zgłaszać, że chcą Czyli właśnie... to działa. Tak, to działa. To wyciągnęło trochę, może nie w takiej skali, jak się nam, jakbyśmy się spodziewali, ale mimo wszystko zaczęło to funkcjonować. Są umawiane wizyty do nas na, na, na te zajęcia, więc to cały czas to działa, cały czas zaczyna się rozwijać i, i bardzo dobrze, bo myśmy obserwowali pojedyncze osoby przed tym programem, zanim on ruszył, przychodziły Natomiast teraz jest tego trochę więcej i coraz więcej zaczyna przychodzić. A muszę panu powiedzieć i państwu, że wprowadziliśmy jedną nowinkę taką. Będzie to na 1 grudnia na wystawie Alicji Panasiewicz. Jest osoba, która tłumaczy na język migowy. Tak gdzieś tam sobie wymyśliliśmy, że dobrze by było, bo pojawiają się osoby, które są osobami niedosłyszącymi i na takiej wystawie osoba, która będzie tłumaczyła na język migowy, jest to bardzo dobre. Zapoczątkowaliśmy to na finisarzu Ryszarda Grzyba. Zostało to przyjęte naprawdę rewelacyjnie, więc pociągniemy ten temat. Będzie osoba, która tłumaczy językiem migowym dla osób niepełnosprawnych. To jest jakby ten ten ciąg dalszy do tej kultury za złotówkę dla osób niepełnosprawnych. To powinno też pokazać, że jesteśmy otwarci dla osób niepełnosprawnych i chcemy im udostępnić wszystko. Zresztą nasz obiekt jest tak skonstruowany, że nie ma żadnych barier technicznych. No oprócz jednej, nie mogą wjechać na taras, na górę, ale właśnie z budżetu obywatelskiego Mazowsza zaplanowaliśmy kupienie tam platformy. Czyli to też kwestia czasu. To jest kwestia czasu i będziemy w połowie roku, będzie platforma zamontowana, i będą już mogły osoby skorzystać nawet z tarasu, wjechać wózkami na taras i skorzystać. Właśnie, nawet ten rusz się w elektrowni, co będzie w październiku, to już będzie do nich skierowane, bo tam też pojawią się osoby niepełnosprawne na wózkach. To będzie. Chyba w Radomiu jest to pierwszy raz coś takiego. Nie wiem, czy ktoś to gdzieś tam w instytucjach kultury pokazywał. Będą tańczyć osoby niepełnosprawne na wózkach. Będzie prowadził, będą to prowadzili trenerzy jedyni w Polsce, którzy mieszkają na województwie mazowieckim, którzy trenują właśnie osoby niepełnosprawne, będąc też osobami niepełnosprawnymi. Także to w paździer wrzesień, październik to na przełomie, jak tą platformę już zamontujemy, będą mogli skorzystać. Dla nas to jest coś rewelacyjnego, bo chcemy otworzyć się też i do, w, w, do tych osób, żeby jak najwięcej zaczęli przychodzić. Oni siedzą w domu, czy nie wiem, po ośrodkach i jakby zabawa tylko w jednym miejscu niewiele daje, a tu obcowanie z, ze sztuką, z kulturą daje im trochę więcej. A wiem, że Zaczynają się powoli interesować, bo panie, które przychodzą z nimi jako opiekunki, już po wyjściu zapisują na następne warsztaty, więc widać z tego, że jest zainteresowanie. tym mm, wiele atrakcji w przyszłym roku. Także elektrownia, która jest otwarta i będzie jeszcze bardziej otwarta tak dla każdego w roku 2024. Włodzimierz Pujanek, dyrektor Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej Elektrowni w Radomie, był gościem dzisiejszego programu Kontrast. Dziękuję, panie dyrektorze. Dziękuję bardzo. Ja również dziękuję państwu i oczywiście zapraszam na kolejny kontrast już jutro. Maciej Zieliński, kłaniam się nisko. Do zobaczenia. Enea Wytwarzanie to firma, która od lat aktywnie angażuje się w rozwój województwa mazowieckiego i wspiera wydarzenia sportowe, kulturalne oraz edukacyjne w regionie. Obecnie jest sponsorem Radomskich Drużyn Siatkarskich Cerrat Enea Czarni Radom i Ele Klerk Moja Radomka Radom oraz klubu piłkarskiego RKS Radomia Gradom.